Dobry wieczór. Witam w piękny poniedziałkowy wieczór. Jeszcze jest w miarę jasno, wiosna przychodzi, budzi się wszystko do życia. I witam naszego gościa, Paweł Stefanow z FHI, czyli Folke Health Institute, a po polsku ta instytucja odpowiada? Norweski Instytut Zdrowia Publicznego. Tak, czyli to jest ta instytucja, która decyduje, która kontroluje, nadzoruje cały ten przebieg. Nie, właściwie nie kontroluje, tylko bardziej prowadzi nadzór i doradza urzędom, które takie są bardziej kontrolne. Taki jest Helse Directorate, jest, ma taką bardziej funkcję ustawową, taką kontrolną, można powiedzieć, bardziej w pewnym sensie. Okej. Okay. Czyli to jest ta instytucja, której powinniśmy zadawać pytania na temat, jak się pandemia rozwija, czy się zwija, jak przebiegają szczepienia, tak? A ty, Pawle, jesteś lekarzem, jesteś epidemiologiem, mówisz w naszym języku, bo jesteś z Polski. Już wiemy z poprzedniego odcinka, że przyjechałeś tu kilka ładnych lat temu. Prowadzisz prezentacje, na których dowiadujemy się dużo bardzo ważnych i potrzebnych informacji. A my dzisiaj mamy możliwość zadać Ci pytania o szczepionki. Jesteśmy już zmęczeni, znudzeni, zniecierpliwieni tą całą pandemią. Mamy już dość tych wszystkich ograniczeń i widzimy małe światełko w tunelu. Ja Wam tak tylko na zachętę odpowiem, że na dzisiaj mamy od początku całej pandemii zachorowań w całej Norwegii 66 666 osób. Taka pozytywnie nastrajająca liczba. Natomiast wszystkich wyszczepionych dwiema dawkami szczepionki mamy już dokładnie, już Wam przeczytam tą cyfrę, 70 339. Moi drodzy, moim zdaniem jesteśmy na dobrej drodze, bo mamy więcej zaszczepionych niż osób, które chorowały. I dzisiaj skupimy się tylko na szczepionkach. Czy to dobrze, że mamy tyle osób zaszczepionych, Pawle? Dobrze, no. Ogólnie na razie trudno tak spodziewać się efektu zaszczepienia tej liczby osób, ale Norwedzy, tak jak zresztą większość krajów, zaczęli od szczepienia osób najbardziej najstarszych, czyli którym grozi taki najcięższy przebieg choroby. Czyli zaczęliśmy, ja to będę mówić my, bo my tu mieszkamy, my tu funkcjonujemy, my tu żyjemy, zaczęliśmy od zabezpieczenia tych osób, które były najbardziej narażone, tak? Tak, czyli głównie pensjonariusze domów opieki i osoby najstarsze. Okej, okay. Jak to szczepienie tych osób przebiega w tej chwili? Te dane, które mamy, wskazują, że jest niezwykle efektywne, niezwykle skuteczne, w sensie takim, że już ponad 90% tych pensjonariuszy dostało pierwszą dawkę i coraz większa część, szczególnie właśnie tych najstarszych, dostała też drugą dawkę. Trudno na razie spodziewać się efektu, aczkolwiek dosyć w ostatnich tygodniach widzimy, że coraz mniej zachorowań jest wśród osób starszych i tak jakby przesuwa się ta częstość zachorowań na młodsze grupy wieku, ale wydaje mi się, że jeszcze trudno to nazwać efektem szczepienia. Jasne, bo pojedynczą dawkę szczepionki otrzymało już 302 tysiące osób, moi drodzy. To już jest spory wynik, to jest 5,6 na 100 tysięcy mieszkańców. To już jest duża ilość, prawda? Tak. Okej, okay. Czyli na razie zmierza to wszystko w dobrą drogę, idziemy do przodu. A jak wygląda w ogóle cały program szczepień? Jak to jest zaplanowane, zaprogramowane? To znaczy szczepionki są zamawiane właściwie w takim mechanizmie Unii Europejskiej dla poszczególnych krajów i Norwegia dostaje swój przydział szczepień z tej puli szczepionek, które trafiają poprzez ten mechanizm europejski. I program szczepień, który był opracowany już dawno temu, właśnie przyjął takie kolejne grupy, które są priorytetem dla tego programu i gminy, które organizują szczepienia, właśnie kierują się tymi priorytetami. Okej. Okay. Czy to jest szybki proces zaszczepić 5 500 000 mieszkańców? Nie, no, jest to niesamowite, nieskomplikowane. Wydaje mi się, że
To jest taki chyba największy program zdrowia publicznego w historii, że w takim krótkim czasie, żeby zaszczepić dużą część społeczeństw. Mamy wystarczającą ilość szczepień, bo są dostarczane na bieżąco. A czy mamy wystarczającą ilość igieł, strzykawek, wacików, pielęgniarek? Tak, no to wszystko jest już przygotowywane od dłuższego czasu. Okej. Okay. A ile, jak szacowany jest, że ile potrwa ten cały proces szczepień? To zależy też od ile będzie szczepionek dostępnych. W tej chwili są dostępne 3 w Unii Europejskiej. 2 kolejne są w tym procesie zatwierdzania. I jeżeli te plany dostaw byłyby spełnione, to być może do końca roku uda się zaszczepić sporą część społeczeństwa. Tak, no, słyszałam takie na konferencjach, że nawet planowane jest do końca wakacji. Będziemy za to trzymać kciuki. Jak jesteśmy po priorytetowani, poukładani? Tu już wiemy, że najpierw te osoby, które były najstarsze, są najbardziej zagrożone zachorowaniem. Kto jest następny w kolejce? To znaczy ogólnie od najstarszych do, powiedzmy, do 65, uznaje się, że osoby powyżej 65 roku życia mają z racji wieku większą szansę powikłań, większą prawdopodobieństwo powikłań i nawet właśnie zgonu. Im jest taka zależność od wieku, że im starsze osoby chorują, tym częściej umierają. Więc sam wiek tak jakby jest taką grupą priorytetową. I może poprosimy prezentację, będziemy mogli sobie też popatrzeć na te cyferki i liczby. Właśnie tutaj jest prezentacja koleżanki naszej z Instytutu, która prezentowała dla grup właśnie prezentację na temat programu szczepień. I w zasadzie pierwszą grupą, która jest w tym programie takim pierwszym priorytetem, który już, tak jak mówiłem, został praktycznie objęty szczepieniami i teraz tylko dokończa się tą drugą dawkę u nich, to są pensjonariusze domów opieki. To jest właśnie ta pierwsza grupa. I część personelu służby zdrowia, bo personel służby zdrowia na całym świecie jest najbardziej taką grupą narażoną przez to, że wszyscy chorzy przychodzą najpierw do lekarza, do szpitala i narażają ich na zachorowanie i w związku z tym oni też mogą na przykład niechcący, na przykład mając niewielkie objawy, mogą niechcący narażać innych pacjentów, na przykład na oddziałach hematologicznych, na salach operacyjnych i w związku z tym oni powinni też są, w niektórych krajach nawet są pierwszą grupą priorytetową, a w Norwegii są tak jakby, powiedzmy, na drugim, trzecim miejscu. Okej. Okay. Potem trzecią grupą jest wiek od 75 do 84 lat i część personelu służby zdrowia. Potem czwartą grupą jest z kolei właśnie ci powyżej 65 roku życia pozostali i znowu część osób w grupach z grupie ryzyka z powodów medycznych, czyli osoby z przewlekłymi chorobami. Mhm. Czy tutaj, jak mówimy o chorobach przewlekłych, to mówimy na przykład o wysokim ciśnieniu, o astmie? Jakie to są choroby te przewlekłe, grupy, które powodują, że jesteśmy w grupie ryzyka lub nie? Jest bardzo dużo tutaj grup ryzyka wymienionych w tym programie i to są na przykład choroby serca, choroby płuc, choroby nerek, choroby wątroby, nowotwory, cukrzyca. I wiele innych. Okay. A otyłość? Jest prawie milion osób w Norwegii jest zakwalifikowanych do tych grup ryzyka, więc jest taka bardzo szeroka grupa. Prawie 25%. Okej, okay, a otyłość? Też otyłość, tak. I tam też takie różne choroby, które wpływają na odporność, na osoby nieodporności. Okej. Okay. No a na końcu są wszyscy pozostali, którzy są w wieku, ale nie mają chorób towarzyszących, tak? Bo często tak, używane tutaj... zwrotu. Mhm. I tu właśnie ta grupa 8-9, to są, czyli te grupy od 5 do 7 to są właśnie te wszystkie różne grupy wieku z tymi czynnikami ryzyka medycznymi, a grupa 8-9 to są zdrowe osoby bez przewlekłych chorób w wieku powyżej 45 lat. Poniżej 45 lat zdrowe osoby są w ogóle nie wymienione w tym programie, czyli będą czekały, aż wszyscy pozostali zostaną zaszczepieni.
Okej. Okay. A jak to się będzie odbywało? Dostaniemy jakieś wezwanie telegramem, jeździec konny wpadnie na rynek do miasta i krzyknie: dzisiaj idziecie wszyscy na literę A się szczepić? Czy jak to jest zaplanowane? Organizują to gminy i gminy mają, że tak powiem, spis, ten taki rejestr populacyjny, ten taki folkeregistrę, w których część osób ma też zarejestrowany telefon, a te osoby, które nie mają zarejestrowanego telefonu, mają też w innych miejscach można znaleźć telefon, więc prawie wszyscy, którzy mieszkają w Norwegii i są zarejestrowani, mają, można znaleźć ich telefon w jakimś... W tym właśnie rejestrze. W różnych rejestrach. I teraz te gminy po prostu przygotowują się w ten sposób, że próbują zidentyfikować osoby w kolejnych grupach i im po prostu przesyłają informacje i informacje o szczegółach tej wizyty. Okej, czyli najprawdopodobniej będzie to po prostu nasz lekarz rodzinny, SMS który jakiś. Do nas dzwoni. Tak, lub wyśle SMS-a. Dokładnie. Tak. A czy jest jakaś możliwość, żebyśmy sprawdzili, czy jesteśmy w grupie ryzyka? Żebyśmy się przesortowali sami. To znaczy, prawdę mówiąc, nie jestem tak do końca pewien, jak to działa w praktyce. Wiem, bo my używamy rejestrów do ustalenia, powiedzmy, tej liczby osób, ale do końca nie wiemy, jak każda gmina trochę po swojemu to organizuje. I wydaje mi się, że może być pewien problem, jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani w norweskiej służbie zdrowia z tą chorobą i wtedy musimy sami wykazać inicjatywę, po prostu musimy się zgłosić i przekazać lekarzowi rodzinnemu swojemu informację. Jasne. I się go zapytać. Tak, bo z nami się będzie wszystko, cały system będzie się z nami kontaktował według miejsca zameldowania, czyli tam, gdzie jesteśmy zgłoszeni w Folkeregisteret, tam, gdzie przychodzą do nas listy, o tak najprościej to powiedzieć. Jeżeli znalazł Cię rachunek za prąd, lub za internet, lub za telefon, lub jakieś inne inkaso Cię znalazło, nie bój się, na pewno znajdzie Cię system, żeby zaproponować Ci szczepienie, bo tu musimy ważną rzecz powiedzieć. Czy zostaniemy zmuszeni do zaszczepienia się? Nie, w Norwegii szczepienia są dobrowolne. Okej, okay, a co jeśli się nie zaszczepimy? Nic, po prostu będziemy mieli większą szansę przechorowania, że tak powiem, w naturalny sposób, ponieważ wirus jest bardzo zakaźny i jest spora szansa, że się z nim zetkniemy kiedyś. Tak jest. Bo kiedy myśmy próbowali ustalić pod koniec ubiegłego tygodnia, to jeszcze nie wszystkie komuny miały ustalony plan szczepień dla wszystkich. W tej chwili zaplanowane są szczepienia dla tych grup, które widzicie na ekranie, od 1 do 9 i te osoby mogą być pewne, że jeżeli mają zarejestrowaną chorobę przewlekłą, otrzymają SMS-a z zaproszeniem na szczepienie. Natomiast co dalej? Dowiemy się w najbliższych tygodniach, dniach. Są już w tej chwili organizowane spotkania w komunach, informujące lekarzy, wysyłane są wytyczne, więc to się dzieje na żywo. Stąd nie możemy Wam powiedzieć, że to będzie tak, 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 dlatego że w tej chwili prowadzone są też konsultacje z lekarzami, z przychodniami i jest ustalane, jak to będzie. Tutaj mamy w tej chwili na prezentacji, Pawle, jak możemy zidentyfikować grupy ryzyka. I tu jest wyraźnie napisane, że wszyscy mieszkańcy domów opieki podlegają. Znaczy, to jest proste, bo domy opieki po prostu są domami, więc do nich urzędnicy i pracownicy się udają i przygotowują tą kampanię wraz z personelem służby zdrowia, który tam pracuje. To jest najprościej, wszyscy są na miejscu obecni, no. I jest to jasne. A druga grupa właśnie wiekowa jest to po prostu na podstawie właśnie tych zarejestrowanego wieku w Folkeregistrze. Więc... Okej. Okay. Czyli jak się zarejestrowaliśmy, zameldowaliśmy w Norwegii, to jesteśmy w systemie. No dobrze, to już wiemy. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do umieszczania w komentarzach. Ale mamy różne szczepionki. Mamy różne szczepionki, wcześniej mieliśmy tylko jedną, teraz mamy ile już szczepionek? 3 są zarejestrowane. Okej, okay. Czyli co, idziemy do lekarza i lekarz losuje, którą nas szczepi, czy możemy sobie wybrać, bo ta buteleczka jest różowa, ta niebieska, jak no to? Właśnie nie ma możliwości wyboru, jest po prostu, szczepionki są rozdysponowane do gmin i
jedyne jest ta, w tej chwili jeszcze ta trzecia szczepionka, która została zarejestrowana, AstraZeneca, nie jest rekomendowana dla osób powyżej 65 roku życia, w związku z tym jest bardziej kierowana do, no powiedzmy, osób właśnie z czynnikami ryzyka, personelu służby zdrowia. Okej, więc może tak jak mówi prezentacja. Zanim co, dlaczego, po co, to omówmy, jak działają szczepionki ogólnie. Szczepionka jest takim, można powiedzieć, sposobem, żeby nauczyć organizm, jak zareagować, jeżeli pojawia się prawdziwy wirus. Czyli udaje, tak jak szczepionka, udaje zakażenie prawdziwym wirusem, nie powodując objawów ubocznych tego zakażenia prawdziwym wirusem. Zakładamy, że po prostu sam wirus jest nieprzewidywalny i może, że tak się wyrażę, to zakażenie wymknąć się spod kontroli, a tu jest tak jakby taka nauka tego obrony przed wirusem w sposób taki kontrolowany, czyli w sposób, który praktycznie jest bezpieczny. Jasne. Zanim weszliśmy na antenę, to mówiliśmy, że to jest takie dostarczenie takiego przepisu na zupę, na ciasto. To znaczy bardzo różnie działają właśnie szczepionki, że na przykład tradycyjne szczepionki to były zazwyczaj sam wirus, który był na przykład albo zabity, osłabiony, albo zinaktywowany, to się tak fachowo nazywa, czyli zabity na przykład za pomocą formaldehydu. I ten wirus, tak jakby te cząstki wirusa pokazywały organizmowi, tym komórkom odpornościowym, jak rozpoznać i zareagować na prawdziwego wirusa. I były też żywe na przykład wirusy osłabione, które były skuteczniejsze niż te inaktywowane, zabite. Potem zaczęto bardziej taką technologię opracowywać, żeby same kawałki, części, cząstki tego wirusa wytwarzać w specjalnej technologii. I one są bezpieczniejsze, bo tam po prostu jest, nic się nie może stać z tym wirusem, nie może na przykład się ożywić nagle. No tak. A teraz jest właśnie ta nowa technologia, która też umożliwiła tak szybkie, że tak powiem, opracowanie szczepionek, bo była już testowana od wielu lat i ona po prostu jest tak jakby bardziej taka, można powiedzieć, zaawansowana w sensie takim, że nie trzeba całej tej takiej infrastruktury do namnażania wirusów i jakoś ich przygotowywania, tylko po prostu wytwarza właśnie ten mRNA, tak zwana technologia. To jest matrycowe RNA, to jest taka substancja, która przechowuje zapis i przepis, tak jakby, czyli tak jakby, tak jak pani mówi, list albo e-mail, taki z zapisem, jak komórka ma zacząć wytwarzać białko wirusa. Czyli krótko mówiąc, w całkowicie bezpieczny sposób przekazujemy komórkom informacje o tym, jak mają wytwarzać białko, które komórki jakby nie zdają sobie sprawy, co to za białko jest, i wywołuje to odpowiedź immunologiczną, czyli po prostu nasz układ odpornościowy rozpoznaje jakieś obce białko i wytwarza przeciwciała odporności. Potem te przeciwciała, które są wytwarzane na podstawie tej odpowiedzi, blokują wirusy. Okej, czyli mamy do czynienia tak naprawdę z zupełnie czymś nowym, bo do tej pory musieliśmy wziąć wirusa, zabić go, unieszkodliwić, wyprodukować szczepionkę. Z tego powodu wiele szczepionek nie powstało, a te, które powstawały, trwało to tak długo. Tymczasem technologia i medycyna poszły na tyle do przodu, że ktoś sobie usiadł i powiedział, a dlaczego mamy dostarczać im wirusa, skoro możemy dać im, komórkom, przepis na zwalczanie od razu. Czyli poszliśmy trochę na skróty, ale bardzo innowacyjnie, dobrze to rozumiem? Tak, to jest takie bardzo, że tak powiem, bardzo innowacyjne podejście, które jest jednocześnie bezpieczne, w sensie takim, że nie podajemy nic, co nie jest jakichś dodatkowych, że tak powiem. Okej.
To jeszcze mam takie pytanie, bo teraz tak, tutaj na RNA oparte mamy BioNTech i Pfizer i szczepionka Moderny, natomiast na wirus, na wektorze, czy na, prawdopodobnie na cząstkach wirusa, dobrze to rozumiem, bo medycznego norweskiego za Chiny nie znam, jest oparta szczepionka AstraZeneca, tak? Tak, to jest też taka nowa technologia. To jest taka nowa technologia też, która trochę podobnie działa, w sensie takim, że inny wirus, który jest niegroźny dla ludzi i nie może się też namnażać, bo został tak jakby pozbawiony możliwości namnażania się w procesie przygotowania, tak jakby przenosi tą informację też genetyczną, która potem w dosyć podobny sposób uruchamia produkcję białek tych wirusów. Mhm. I to trochę inaczej to działa, ale bardzo podobna zasada jest. Okej, okay. Czyli prawdopodobnie stąd bierze się tak dużo kontrowersji wokół tej szczepionki, bo mamy do czynienia trochę z czymś nowym. Tak, tak. Z tym, że wydaje mi się, że powinniśmy się cieszyć, że jest postęp technologiczny, bo w przeszłości. Ale gdyby to był nowy iPhone, to tak, ale. No właśnie. Nie no, jest dużo innowacji właśnie związanych z takimi technologiami telekomunikacyjnymi i medycznymi. I na przykład, nie wiem, radiologia się bardzo rozwija przez dzięki też internetowi i dzięki nowym, że tak powiem, technologiom obrazowych badań. Więc tu jest tak jakby, no jest, medycyna bardzo idzie do przodu w ostatnich czasach. Okej. Okay. Dobrze. Mamy takie pytanie od publiczności. Skoro szczepionka nie jest obowiązkowa, jeśli się nie zaszczepię, to czy wjeżdżając do Norwegii, na przykład z Polski, to czy Norwegowie mnie wpuszczą na granicę? Pyta Emilia. Czy, myślę, że to jest to pytanie, czy szczepionka jest dobrowolna, ale czy jakieś konsekwencje za niezaszczepienie? Nie będzie. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek takie coś, taki przepis... Też to jest związane właśnie z tym, że Norwedzy nie stosują żadnego rodzaju obowiązku albo przymusu. I jedyne, co może się zdarzyć, to że na przykład jakieś prywatne przedsiębiorstwa typu jakieś linie lotnicze mogą na przykład wprowadzić jakiś rodzaj obowiązku, w sensie takim, żeby na przykład uniknąć jakichś dodatkowych kosztów i ochronić swój personel, ale. No tak, to jest bardzo ważne pytanie, bo mówi się tyle o tym, że powstanie paszport szczepionkowy, że jak nie będziesz zaszczepiony, to nie będziesz mógł podróżować. Ale z drugiej strony, ktoś, kto lecąc samolotem z osobą, która jest zakażona, gdyby takie linie wpuściły taką osobę na pokład, i ten ktoś by zachorował i nie daj Boże, zmarłoby się tej osobie, to prawo pozwala na pozwanie linii lotniczych za to, że dopuściła takiego pasażera do lotu. Myślę, że. Ale zadam pytanie otwarcie. Czy pracujecie nad paszportem szczepionkowym? To raczej rządowe takie instytucje, nie instytuty naukowe nad takimi rzeczami pracują. Już, prawdę mówiąc, uczestniczyłem w dyskusji nad pewnego rodzaju dokumentem, który miałby dokumentować szczepienia, takie szczepienia dzieci, szczepienia obowiązkowe dzieci, znaczy obowiązkowe w Polsce powiedzmy i w innych krajach, a już chyba z 10 lat temu było takie spotkania sponsorowane przez Unię Europejską. Rozmawialiśmy właśnie w jaki sposób ułatwić rodzicom, którzy na przykład zaszczepili dzieci w Polsce i chcą się przenieść powiedzmy do Anglii albo do Norwegii i żeby im te dokumenty, w jaki sposób było łatwo odczytać osobom na przykład, które zajmują się tym personelowi służby zdrowia w innych krajach i nigdy się nie udało takiego międzynarodowego dokumentu opracować i być może teraz się uda, miejmy nadzieję, bo to by było bardzo ułatwiło. No tak, jak ja się przeprowadzałam z dziećmi do Norwegii, musiałam zabrać ze sobą karty szczepień i pani w przychodni mnie pytała, a na co ta szczepionka? A ja mówię, a nie wiem, bo mój angielski nie pozwala powiedzieć, co to za szczepionka, no tylko tyle, że powiem, no wie pani co, no tam na różyczkę i na ospę i na świnkę i na coś. Okej, dobra, zostawmy to na razie, więc tak pewnie paszport wejdzie i pewnie będą jakieś ograniczenia. A czy mogę prosić jeszcze raz poprzednią planszę bardzo?
Bardzo dziękuję. No właśnie, jak będzie podawana ta szczepionka? Tutaj mamy rozpisane, bo tak, jedną podajemy w ramię, drugą podajemy co tyle dni. Czy mógłbyś nam, Pawle, opowiedzieć, jak to będzie podawane? Wszystkie podaje się domięśniowo i na razie te trzy, które są, to wymagają dwóch dawek, z tym, że każda z nich wymaga innych odstępów pomiędzy pierwszą a drugą dawką. I to jest związane z sposobem, w jakim były prowadzone badania kliniczne i no niestety, skoro jeżeli tak producent powiedzmy zaleca, to my stosujemy się do tego i to trochę wprowadza takiego zamieszania, ale no, jest uzasadnione powiedzmy. Okej, okay. Ale nie będzie takiej sytuacji, że dostaliśmy jedną szczepionkę na pierwszą dawkę, a drugą szczepionkę na drugą dawkę? Nie, to niemożliwe jest. Tak, dostaniemy taki certyfikat, na nim będzie napisane, jaką szczepionką, kiedy i kiedy następna data szczepienia, tak? Tak, i w Norwegii jest też taki rejestr szczepień, który umożliwi właśnie, że takich nie powinno się zdarzyć problemów. Okay. Nie powinno być problemu z tym. Jeszcze tylko powtórzę. Czy możemy pójść zaszczepić się, jak jesteśmy lekko chorzy? Podziębieni, lekko nas grypka łapie, a tam ból w mięśniach, katar, kaszel, drobiazg. Ogólnie powinno się być zdrowym, aczkolwiek jeżeli jest, powiedzmy, ktoś się trochę źle czuje, nie ma na przykład gorączki, to w zasadzie nie jest to przeciwwskazaniem, aczkolwiek myślę, że lepiej iść zdrowym. To być może dlatego te obostrzenia tak długo są trzymane, bo wszyscy chcą, żebyśmy byli zdrowi i zdrowi się zaszczepili, co? Obostrzenia są związane z tym, z pojawieniem się nowych wariantów, które są bardziej zakaźne. Jasne. No to teraz może o prawach do szczepienia. Czy jeśli mieszkamy w Norwegii, to czy mamy prawo zostać zaszczepieni? Tak. Czy jest jakieś przeciwwskazanie dla osób, które są Polakami i mieszkają w Norwegii, żeby nie zostały zaszczepione? To znaczy ogólnie, że tak powiem, jeżeli będziemy, że tak się wyrażę, w tej grupie, która jest akurat objęta szczepieniami, to mamy prawo i nie ma żadnych przeciwwskazań. Jedyne to, że na przykład, nie wiem, tam jest taki problem z tymi osobami, które nie są zarejestrowane w Folkeregistrze. W tej chwili są opracowywane jakieś właśnie sposób, w jaki gminy będą mogły objąć też te osoby szczepieniami. Z tym, że podejrzewam, że większość tych osób to są pracownicy, którzy pracują krótkoterminowo albo no, czasami pewnie na dłużej też. I duża część tych osób chyba nie jest jeszcze w tej grupie ryzyka, wydaje mi się, ale być może mają niektórzy choroby przewlekłe na przykład. Jasne. Jeżeli mogłabym poprosić planszę, która mówi właśnie o tym, kto będzie zaszczepiony i kto ma prawo. To byłoby miło, bo z tego, co czytałam, wszyscy, którzy są zarejestrowani w Folkeregistre i mieszkają na terenie Norwegii, będą zaszczepieni dobrowolnie, bez dodatkowych opłat. Tak jest. Tak. A czy osoby z D-numerem, to są osoby, które tutaj są zarejestrowane, ale przyjeżdżają okresowo? To znaczy plan jest ogólnie, żeby też im zaoferować szczepienia, z tym, że w tej chwili jeszcze jest to na etapie właśnie takiego opracowywania, w jaki sposób to zorganizować, no bo po prostu no gminy się tymi rejestrami po prostu na rejestrach opierają. Tak, czyli musimy poczekać tydzień, dwa może i będziemy wiedzieć więcej. Być może w najbliższych dniach powstaną takie plany dla poszczególnych komun i one będą mówiły, jak to będzie wyglądało. Tak, w Helse dyrektoraty właśnie pracują nad tym, więc wydaje mi się, że powinno być opracowane to. Tak, czyli to jest wszystko w fazie rozmów. Plansza numer 4, jeżeli mogłabym poprosić. Plansza numer 4 mówi nam o tym, mamy to napisane, żebyście mogli sobie przeczytać po norwesku, gdzie jesteśmy ze szczepieniami. Wróć, poprzednia. O, tutaj. Czyli program szczepień koronowych mówi, że ofertę zaszczepienia się zalecamy
tutaj jest til, ale są anbefale z vaccinemi. Jelder personer i anbefalte grupper są upholder sei in Norge. Czyli zalecane jest dla wszystkich, którzy mieszkają w Norwegii, są w Norwegii. Włączając w to zagranicznych obywateli, czyli nas, Polaków, którzy mieszkają w Norwegii. Czyli wszyscy Polacy, którzy mieszkają w Norwegii, otrzymają ofertę zaszczepienia się. Te osoby poniżej 45 roku życia też, które są tam z tym numerkiem więcej niż 9? Osoby, które są poniżej 45 roku życia, na razie nie są objęte tym jeszcze programem. Więc będą musiały poczekać, aż wszystkie inne te grupy, które są w tym programie priorytetowych grup, zostaną zaszczepione. Więc z tego ostatnio była taka, ale to zależy tak naprawdę od tego, czy te dostawy szczepień będą, że tak powiem, zgodnie z planem się odbywały. Jeżeli wszystko odbędzie się zgodnie z prawem, to podobno koło maja już te osoby bez grup ryzyka, ale powyżej 45 roku życia być może będą zaczęły dostawać też zaproszenia. Okej, czyli uszeregujmy, bo to jest bardzo ważna informacja. Te cyferki, które wam pokazywaliśmy od 1, 2 do 8, 9 na dole, to są osoby w grupach ryzyka w tej chwili objęte programem, dla których szczepionki już są i one są tutaj sprioryteryzowane, tak? Znaczy, nie ma jeszcze szczepionek, są dostarczane po prostu, z tym, że plan tak jakby, te grupy są, mają podwyższone ryzyko cięższego przebiegu, czyli krótko mówiąc, takim priorytetem programu jest w tej chwili ochrona najsłabszych, ochrona tych osób, które mogą najciężej zachorować, a nie zatrzymanie epidemii. Okej. Dlatego, że epidemia głównie się odbywa wśród młodych, młodzi najwięcej szerzą. Siebie spotykają i mniej dbają o te, ale z kolei mają mniejsze ryzyko ciężkiego zachorowania, więc... Natomiast następne kroki programu, czyli punkt 10, 11, 12, one przyjdą, prawda? To nie jest tak, że szczepimy tylko do 45 roku życia, a potem rób ta, co chce ta. Nie, te kroki przyjdą, tylko w tej chwili jeszcze nie są... W tej chwili są te grupy priorytetowe ze względu na ograniczoną dostępność szczepionek w ten sposób. Okej. Czyli po prostu w tej chwili szczepionka przyjeżdża w określonej ilości co tydzień do Norwegii i tak został zaplanowany plan, żeby najpierw otrzymali ci najsłabsi, najbardziej narażeni i najbardziej chorzy. My, ci zdrowi, musimy jeszcze chwilę poczekać. Cieszę się, że jestem poniżej 45 roku życia, bo nie lubię igieł. Czyli my, młodsi, w sile wieku, jeszcze chwilę czekamy, ale jak obiecują, maj, czerwiec powinniśmy otrzymać. A jak już się zaszczepimy, to czy wtedy będziemy zwolnieni z kwarantanny po przyjeździe do Norwegii? W tej chwili jeszcze nie ma takiego zwolnienia, że tak powiem, z kwarantanny. I wszyscy, nawet jak są zaszczepieni, to muszą odbywać obowiązkową kwarantannę. I trochę są zbierane, można powiedzieć, dane na ten temat, bo jeszcze brakuje takich danych, można powiedzieć, na poziomie populacyjnym. Jasne. Czyli nie wszystko jest wiadomo, na razie wiadomo to, co widzimy, to, co zostało przekazane. Dobrze, a w takim razie na co powinniśmy zwrócić uwagę w całym tym systemie szczepień? Czy jest coś, co powinno nas tutaj zainteresować, na czym powinniśmy się skupić? Czy po prostu powinniśmy pozwolić sobie spokojnie poczekać? Znaczy, myślę, że po prostu powinniśmy mieć nadzieję, że szczepionki będą skuteczne i po prostu jak odpowiednia pewna liczba osób zostanie zaszczepiona, to będzie możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania. Czytałam, że musi to być 50% społeczeństwa wyszczepione, żeby móc zacząć mówić o odporności stannej. Tak, znaczy jest taka, to zależy od tego, jak zaraźliwy jest wirus, czyli ile osób może jedna osoba zakazić. Jest to tak zwany taki współczynnik reprodukcji, liczba R. I na podstawie, można powiedzieć, zakaźności tego
wirusa, który do tej pory występował, właśnie określono, że to jest 50-60%, ale pojawiają się nowe warianty wirusa, które są bardziej zakaźne i być może w ich przypadku to nie jest już, że tak powiem, aktualne i być może będziemy musieli dalej tak jakby ograniczać, pewne ograniczenia utrzymywać ze względu na to, że będzie wymagana wyższy odsetek zaszczepienia. Okej. Okay. A jak to się ma do przyszłości? No bo jeżeli nam wirus będzie mutował tak jak mutuje w tej chwili już mamy brytyjską mutację, południowoafrykańską mutację, zaraz będziemy mieli, nie wiem, poznańską mutację, białostocką lub rogalandzką, to jeżeli on tak będzie mutował, czy ta szczepionka, w ogóle która z tych szczepionek będzie lepsza na te mutacje? Ta z mRNA czy ta z cząstkami wirusa? Są wstępne dane na temat tego, że te szczepionki mRNA są stosunkowo skuteczne w stosunku do tych nowych wariantów i dodatkowo one, przez to właśnie, że ta technologia jest taka innowacyjna, produkcję tej szczepionki można w zasadzie przestawić i zacząć, że tak powiem, na przykład inne białko zacząć wytwarzać, więc teoretycznie można wytworzyć szczepionkę, która będzie chroniła przed innym wariantem w sposób dosyć szybki tempie, że tak powiem. W ciągu kilku tygodni są w stanie przestawić to zmienić tak jakby skład tej szczepionki, co jest dosyć Jasne. Niesamowite. No, brzmi to trochę jak science fiction. Tak, to jest taka, no, technologia jest niesamowita. A czy ona jest bezpieczna dla nas? Czy coś o tym wiemy? Były badania prowadzone przez około 10 lat tej technologii mRNA i tworzono właśnie, w zasadzie ta cała koncepcja to jest opiera na takiej tak zwanej platformie technologicznej, czyli opracowywano, można powiedzieć, sposób wytwarzania i pewne koncepcje, która i na przykład były też dosyć dużo już badań na przykład takich szczepionek przeciw nowotworom. I teoretycznie to może być na przykład przełomowe. I w związku z tym, przez to, że było badania przez 10 lat prowadzone, dosyć dużo wiemy na temat tego, w jaki sposób komórki, organizmy reagują na tą szczepionkę i ja nie mam żadnych tutaj wątpliwości. Wydaje mi się, że ona jest o wiele bezpieczniejsza ze względu właśnie na to, że ten matrycowy RNA nie odgrywa żadnej roli, oprócz tego, że przekazuje taki zapis, który potem odczytują. Zadam pytanie osobiste, nieuzgodnione. Możesz na nie nie odpowiadać, zmienić temat. Czy już się zaszczepiłeś? I nie zostałem, nie mam oferty, bo jestem w tej grupie na samym końcu, chyba w 13. Jesteś zbyt zdrowy i za młody. Okej. A gdybyś dostał dzisiaj ofertę, skorzystałbyś z niej? Jak najbardziej, tak. I którą byś wybrał szczepionkę? Nie będę mógł wybrać, ponieważ w żadnym chyba kraju nie będzie możliwości wyboru, dlatego że te szczepionki zostały zamówione przez kraje i kraje po prostu, instytucje rządowe je zakupują i za darmo rozdysponowują obywatelom i w związku z tym nie ma tak jakby takiej opcji. Ale to nie jest tak, że segregują nas, ach, ty dostaniesz mRNA, a ty dostaniesz umarłego wirusa. Po prostu dostajemy to, co jest zatwierdzone i przebadane, tak? Na przykład ta szczepionka Pfizera jest jedyną szczepionką, która jest dopuszczona od 16 roku życia, powiedzmy do 18 roku życia, więc jeżeli ktoś na przykład ma jakąś chorobę przewlekłą i jest w wieku od 16 do 18 roku życia, to chyba tylko tą szczepionkę w tej chwili może dostać. Mhm. Ale będzie się to zmieniało, bo będą nowe szczepionki przychodziły. Okej. Okay. A z Twojego doświadczenia, jesteś epidemiologiem, jak zminimalizować skutki uboczne? No bo wiadomo, nawet mieliśmy taki artykuł, nadzieje się ostatnio, że w domu pomocy, w domu opieki w Kristiansand zachorowało wielu pensjonariuszy, ale przechodzą zachorowanie łagodniej. Jak zminimalizować ryzyko ewentualnych właśnie powikłań? Czy my możemy coś zrobić, żeby zminimalizować to ryzyko? Powikłań po chorobie czy po... Nie, po szczepionce.
nie wiem, rozmasować ramię mocniej, przygotować, poćwiczyć tego wieczora, czy nie ćwiczyć te mięśnie, czy zadbać o odporność, witaminy więcej? To znaczy, wydaje mi się, że raczej to jest taki stan zapalny, który jest prawidłową reakcją organizmu i mogę powiedzieć, że w zasadzie przez to, że jak przez tą koncepcję, jak działa szczepionka, szczepionka właśnie imituje atak wirusa i w zasadzie to, że organizm odpowiada właśnie w postaci wysokiej gorączki i takiego uczucia rozbicia i stanu zapalnego, to jest prawidłowa reakcja i jest wręcz pożądana w sensie takim, że ten organizm dobrze zareagował i uczy się dobrze odpowiadać na wirusa i to stwarza taką szansę, że jak przyjdzie prawdziwy wirus, to bardzo dobrze organizm szybko odpowie i nie będzie żadnych problemów, powikłań i nie będzie można na przykład zarażać już kolejnych osób. Okay. Mimo tego, że jakiś ten wirus się tam namnoży trochę w organizmie, ale zostanie szybko zwalczony, więc, więc po zaszczepieniu. Więc raczej można lek przeciwbólowy na przykład przyjąć, przeciwgorączkowy, ale w zasadzie niestety to jest trochę tak, że trzeba to trochę przejść po prostu, nie? No tak, bo no nie da się nauczyć czegoś, a szczególnie nie da się nauczyć organizmu, żeby zadziałał na coś, czego nie zna, tak? Okej. To ja mam jeszcze tak na koniec takie pytanie. Jeżeli jesteśmy najmłodsi, najzdrowsi, to czy w pewnym momencie nie będzie tak, że wszyscy już dookoła będą wyszczepieni, a my nie? Będziemy mieli takie poczucie, czy raczej... Może tak być trochę, że ktoś się poczuje trochę, szczególnie jak będą pewne takie przywileje dla osób zaszczepionych. Pewnie jakieś przywileje będą, na przykład w przypadku chorób takich powszechnie stosowanych przeciw chorobom wieku dziecięcego, na przykład w niektórych krajach, powiedzmy przedszkola, szkoły, stwarzają tak jakby takie, powiedzmy, nie wiem, bonusy, czy wręcz na przykład zniechęcają osoby niezaszczepione, ale tu przez to, że to jest taki program rządowy, to nie sądzę, żeby to, szczególnie w Norwegii, to miało jakieś większe znaczenie. No właśnie, bo do czego zmierzałam tamtym pytaniem? To było takie trochę podchwytliwe pytanie, bo dzięki temu, że będziemy zaszczepieni na końcu, bo jesteśmy młodzi, zdrowi i tak dalej, będziemy mogli przyjrzeć się tak naprawdę wszystkim dookoła, którzy zostaną zaszczepieni przed nami, tak? Będziemy wiedzieć dużo więcej niż dziś. W sumie tak, to jest prawda, że można powiedzieć, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości na przykład dotyczące, czy szczepienia są skuteczne, to myślę, że za 3-4 miesiące będziemy mieli takie dane już mocne o skuteczności poszczególnych lub nawet wszystkich szczepionek, że być może osoby, które mają jakieś wątpliwości, po prostu będą miały mniej tych wątpliwości, jeżeli chodzi o skuteczność szczepionek. Dodatkowo mamy pełną dobrowolność, czyli nie musimy stać w pierwszej linii i możemy poczekać, tak? Możemy poobserwować. Można nie przyjąć. Mi się przypomina sytuacja sprzed roku, kiedy wybił 13 marca, ja byłam tak skołowana, to się w ogóle dookoła mnie wydarzyło. 3 miesiące później mieliśmy już trochę więcej informacji, a dzisiaj mamy bardzo dużo informacji, dzisiaj już wiemy bardzo dużo, więc gdyby sobie dać ten sam czas, pół roku, rok, to może będziemy wiedzieć więcej, bo dzisiaj na razie wiemy, że tak, mamy kilka grup oszacowanych, do 9 grup ryzyka, mamy tyle szczepionek rozdysponowanych, już mamy więcej w pełni zaszczepionych niż wszystkich chorych, ale jedna i druga cyfra nam ciągle rośnie, więc może dajmy sobie czas. Myślę, że każdy ma prawo w sposób swój własny przemyśleć to i ja, że tak powiem, przez to, że pracuję 20 lat i duża część mojej pracy to była właśnie związana z programami szczepień, to nie mam w zasadzie wątpliwości co do tego, że to jest jedyny sposób osiągnięcia normalności dla instytucji rządowych, ale też dla nas, dla wszystkich ludzi, którzy mieszkają tu.
Jasne. No śmieszne byłoby, gdyby raptem kluby nocne otwarto dla 100-latków, a dla 40-latków nie. No bo gdzie oni się będą bawić, przy jakiej muzyce, albo jak tańczyć. Nie no, głupie rzeczy, żarty się mnie trzymają. A powiedz, z czym się zajmuje FHI w czasie, jak nie ma pandemii? Nic się nie dzieje. Co robiliście przed koroną? Znaczy jest dużo badań naukowych prowadzonych, jest dużo naukowców. Na przykład ten instytut się w sumie specjalizuje w kilku takich tematach i na przykład można powiedzieć, jest taki zespół badawczy, który na przykład prowadzi taką kohortę mam z dziećmi, czyli mamy, które chcą, znaczy są w ciąży, że tak powiem, kobiety w ciąży, są zapraszane do tego badania i są pobierane próbki krwi i moczu i potem przy urodzeniu też są pobierane na przykład próbki od dziecka i potem co kilka miesięcy i potem co kilka lat są takie badania kontrolne prowadzone i to i oni przez 20 kilka lat zrekrutowali ponad 100 tysięcy takich kobiet z dziećmi, czyli można powiedzieć par takich, czyli właśnie rodzin. I to jest niesamowite badanie w sumie na skalę światową nawet, dlatego że w tej chwili zespoły badawcze z całego świata, można powiedzieć, pukają do drzwi instytutu i chcą robić badania, jak na przykład różne narażenia, ekspozycje w ciągu ciąży albo po urodzeniu wpływają na rozwój dzieci. Przez to, że tyle tych danych jest zbieranych, to można na przykład ustalić, powiedzmy, jest na przykład robionych dużo badań, jakie są czynniki, na przykład różne toksyczne substancje, które mogą wpływać na przykład na ryzyko ADHD, czyli tego zaburzenia nadpobudliwości. I jest też na przykład taki bardzo, że tak powiem, w stosunku do innych krajów, na bardzo wysokim poziomie taki dział, który zajmuje się chorobami psychicznymi w Norwegii. Być może przez to, że tu jest na przykład też dosyć duży odsetek samobójstw i takich chorób psychicznych, przez to, że jest ciemno, to bardzo jest rozwinięta tutaj nauka, epidemiologia i to jest, można powiedzieć, takie dosyć unikalne, bo dosyć rzadko w innych krajach, w Instytutach Zdrowia Publicznego są takie. Mamy tutaj z tego, co ja wiem, mamy tutaj znakomitych specjalistów odnośnie leczenia traum oraz znakomitych specjalistów od chorób układowych. To z tego, co ja się tam dowiadywałam, bardzo ciekawe badania były robione właśnie na temat już od początku ciąży poprzez rozwój i tak dalej. A może tutaj pytanie od naszego widza, jak się ma epidemiologia do samobójstw? Epidemiolog, samobójca, jak to ze sobą wiązać? Czy to jest jakaś epidemia samobójstw? Nie, to po prostu są badania... Powiedzmy, dobra jest statystyka prawdopodobnie, czyli policja rejestruje, powiedzmy, różne zdarzenia i po prostu próbuje się robić badania epidemiologiczne, które mają na celu ustalenie, powiedzmy, przyczyn, takich determinant, które sprzyjają, powiedzmy, i nie da się jakby tak do końca zbadać, że tak powiem, takich złożonych procesów psychicznych, ale ogólnie na świecie dosyć ta epidemiologia psychiatryczna nie jest tak bardzo rozwinięta, więc wydaje mi się, że to jest taki bardzo dużo próba taka zbadania tych. Czyli ktoś stawia pytanie, a dlaczego? Tak? Czyli ktoś chce wiedzieć dlaczego? Lub jakie ma to konsekwencje. Próbować zminimalizować, zmniejszyć prawdopodobieństwo, że ktoś na przykład się targnie na swoje życie. Okej, to jeszcze mam takie pytanie, może już na koniec. Jak to jest z odpowiedzialnością na szczepienia? Bo tutaj nasi widzowie zadają takie pytania. Jak to jest z tą odpowiedzialnością? To znaczy przez to, że to jest... Szczepienia są zakupywane przez i zamawiane przez rządy, to
to rząd też przejmuje odpowiedzialność za na przykład za ewentualne skutki uboczne szczepień. Ale dlatego właśnie robi te szczepienia nieobowiązkowe, tak? Żeby nie było, że został ktoś zmuszony, tak? No tak, to jest... Do końca nie jestem pewien, jak to jest w Norwegii rozwiązane, ale niewątpliwie wprowadzenie obowiązku jest taką, rodzi, że tak powiem, taką dodatkową odpowiedzialność ze strony rządu, ale nawet chyba w Polsce nie są obowiązkowe szczepienia, wydaje mi się, przeciwko. Tak, wszędzie te szczepienia są nieobowiązkowe. To też rodzi takie w wielu osobach, które nie do końca mają zaufanie do systemów, do szczepień, do wielu rzeczy. Takie dodatkowe pytanie, skoro nie mamy tutaj na kogo zwalić winy, to czy to możemy brać? To znaczy, wydaje mi się, że jest to uregulowane, z tym, że muszę przyznać, że nie do końca wiem, jak to jest zorganizowane tutaj w Norwegii, więc wydaje mi się, że to raczej właśnie te prawnicy się tym zajmują. Jasne. Myślę też, że jesteśmy w zbyt wczesnej fazie. Te epidemie, które my znamy z przeszłości, one trwały krótko, ludzie umierali, było dużo pogrzebów, żałoby i tak dalej. Natomiast ta epidemia jest o tyle dziwna, że historia nie zna takiej epidemii, w której byłyby podjęte tak duże środki ostrożności dla tak niewielkiej liczby zgonów. Bo gdybyśmy porównali liczbę zgonów na COVID z zgonami na przykład, nie wiem, HIV, to w przypadku HIV nie stosujemy takich restrykcji, bo HIV przenoszony jest inaczej, natomiast tutaj mamy troszeczkę inne restrykcje i widać, że państwa biorą już w tej chwili odpowiedzialność za całą chorobę, nie tylko jeszcze nie za szczepienie, ale już za całą chorobę, bo przecież szczególnie w Norwegii jest to widoczne, jak państwo stara się przynajmniej rekompensować nam te wszystkie nakłady, które musimy ponosić. To znaczy, tak, no to te takie, można powiedzieć, zalecenia i działania, które wydają się trochę takie przesadzone często, to głównie mają na celu ochronę służby zdrowia i osób właśnie najsłabszych, dlatego że choroba, która się tak łatwo szerzy, może łatwiej dotrzeć do osób słabych po prostu. Jasne. No bo z drugiej strony, gdybyśmy nie zrobili nic, nie wprowadzili żadnych obostrzeń i faktycznie by się działo dużo osób by chorowało, no to wtedy mielibyśmy z drugiej strony, że państwa nic nie robią, tak? Zarzut z drugiej strony. Więc... Tak, no jakby się na przykład załamała służba zdrowia zupełnie i na przykład osoby z zawałami serca i z udarami by nie były w stanie, nie miałyby żadnej opieki, bo umierały na ulicach, no to też chyba ludzie nie byliby zbyt zadowoleni z tego powodu. Jasne. Ja myślę, że nie będziemy wdawać się w polemikę, moi drodzy, czy się szczepić, czy nie szczepić, kto weźmie odpowiedzialność, kto nie weźmie odpowiedzialność. Wzięliśmy sobie za cel poinformować Was o możliwościach, o tym, co się dzieje, o tym, jak się dzieje, w jaki sposób będziecie zaszczepieni, jeżeli tego sobie życzycie, jak zostaniecie zaproszeni na takie szczepienie, jakie są szczepionki, jak one działają, jak funkcjonują. I myślę, że jeżeli skupimy się troszeczkę na tym, co by było, gdyby nie wprowadzono tych obostrzeń, co by było, gdyby nie wprowadzono do badań nad mRNA takiej ilości sztabu specjalistów, to być może dzisiaj bylibyśmy gdzie indziej. Myślę, że też jesteśmy zbyt małą ilością ludzi, żebyśmy mogli decydować o wszystkim, więc z naszej strony, ze strony redakcji, staramy się zrobić wszystko, aby Was poinformować z ust profesjonalistów, a nie z ust osób, które nie mogą podpisać się tytułem naukowym, tak jak Paweł, i nie mogą podpisać się miejscem pracy, w którym pracuję, czyli w miejscu, w którym to wszystko się planuje i jest ustalane, jest konsultowane. I to chyba wszystko, co ja bym chciała powiedzieć ze strony redakcji. Paweł poświęcił nam swój czas, bardzo cenny, i bardzo mu za to dziękujemy. To już kolejna nasza rozmowa z Pawłem. Myślę, że wniósł bardzo dużo ciekawych informacji. Jeżeli chcieliście skorzystać, bardzo się z tego cieszymy. Jeżeli chcecie udostępnić znajomym, bardzo Was o to prosimy. Im więcej osób dowie się ze źródła, tym lepiej dla nas. Nie dajmy się poprowadzić żadnej takiej nagonce, która spowoduje, że informacja o tym, jak działa, jak będzie możliwość się zaszczepić i gdzie,
by ta informacja nie dotarła do osób, które zechcą się zaszczepić. A jeżeli wy nie chcecie, to jest wasz wybór, mamy taką możliwość, prawda? Dokładnie. Super. To ja bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo się cieszę, że mogliśmy zobaczyć kolejne informacje prosto ze źródła, podkreślam. I dziękujemy, że mogliśmy się podeprzeć twoim wykształceniem i doświadczeniem, bo jest to cenna sprawa w Norwegii, że ktoś może mówić do nas po polsku o tym, co jest trudne i ważne dla nas. Bardzo ci dziękuję w imieniu całej redakcji, a was bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejne. Będziemy zapraszać kolejne osoby, które mogą wnieść coś pozytywnego, dobrego i prawdziwego do naszego życia w Norwegii. Dziękuję. Pozdrawiam bardzo, serdecznie. Do widzenia. Pozdrawiam.